Pan z wami, Twoim, słowa ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć przez od Niego. Lecz Jan powstrzymywał go mówiąc. To ja potrzebuję tu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział. Pozwól teraz. Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpi. A gdy Jezus został okszczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto. Otworzyły mu się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, wstępującego jak gołębicę, i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój syn, umiłowany, w którym mam upodobanie Oto słowo pańskie. Pana, to jest Pragniemy Ciebie Duchu Święty, Jak łania pragnie wody ze strumieni O tym mówi Psalm 42., że dusza ma Ciebie tak pragnąć, tak potrzebować, tak za Tobą wołać. Wołamy więc, Duchu Święty, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, nic bez Ciebie nie chcemy czynić. <laughs> Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy doświadczyli, dzięki Twojej obecności, tego, że jesteśmy umiłowani przez Ojca Niebieskiego. Zbawieni przez Jezusa. Przyjdź Duchu Święty i daj nam moc Twoją. odnów w nas życie wiary, życie duchowe, życie w Twojej łasce. Przyjdź przez Maryję, Twoją umiłowaną oblubienicę, oblubienicę miłości. Przyjdź również za wstawieństwem świętego Jana Chrzciciela. Maria, 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 słoka Machalen. Siała falach ilech, a siała melachinam, a siała wychalucha, mała chala Maria, Maria, Maria. Zirvana, kiedyś ty Dzisiejsza ewangelia według św. Mateusza, apostoła, w kilku zdaniach opisuje nam Wydarzenie związane z początkiem działalności pana Jezusa, kiedy zaczął objawiać się światu. Chociaż to pierwsze objawienie światu miało miejsce wtedy, kiedy Trzej królowie, Trzej mędrcy, Poganie przyszli oddać pokłon Jezusowi, który był małym dzieckiem. To było pierwsze objawienie. E, światu, ludziom, którzy nie znali Chrystusa, ale go poznali już jako dzieciątko. A tutaj kolejne objawienie. Jezus e, przyjmuje chrzest w rzece Jordan. E, rzeka Jordan e, w tamtych czasach to była rzeczywiście woda, która e, Użyźniała okoliczne tereny. To była czysta woda, słodka, nadająca się do picia, życiodajna, świeża. Więc to była najlepsza woda, która tam płynęła, której można było się również obmywać, oczyszczać. Kiedy Wiele wieków wcześniej po śmierci Mojżesza Jozue miał prowadzić cały naród do ziemi świętej, ziemi obiecanej. To wszyscy mieli obowiązek przejść przez Jordan. Wcześniej do Jordanu weszli kapłani z arką przymierza i wtedy Wody Jordanu zatrzymały się, cały lud mógł przejść po, suchej, po suchym dnie na drugą stronę. To był symbol, to był znak tego, że Bóg przeprowadza swój lud do ziemi wybranej, do ziemi, którą przygotował, i że żadne już wody nie zagrożą Izraelowi, czyli jakiekolwiek zło. Że Bóg chroni od wszelkich niebezpieczeństw swój lud umiłowany. Potop, czyli e, właśnie śmierć, przez czasie potopu ludzie ginęli, e, kiedy był Noe. Więc tutaj Bóg mówi: Ja Was chronię, ja Was otaczam opieką, ja Was wprowadzam do mojej ziemi, do miejsca świętego. Musicie być godni, musicie być przygotowani do tego. Więc e, nieprzypadkowo Jan e, chrzciciel wybrał e, właśnie tą rzekę, żeby chrzcić, żeby obmywać ludzi, żeby wzywać do nawrócenia. Był to chrzest nawrócenia, ale nie odpuszczenia grzechów, bo Jan nie mógł odpuszczać grzechy, tylko syn Boży i wybrani przez niego, czyli kapłani, biskupi, mogą odpuszczać. Grzechy w imieniu Boga, Bóg przez nich. Więc Jan miał za zadanie przygotować ludzi do tego, żeby Chrystus im odpuszczał grzechy. Czyli żeby oni żeby oni razem z Janem Chrzcicielem uczynili sobie taki rachunek sumienia, zobaczyli swoje grzechy, przyznali się do nich, żałowali i prosili Chrystusa Mesjasza, który miał przyjść, który miał się objawić o miłosierdzie, o przebaczenie, o odpuszczenie grzechów. Więc taka była rola świętego Jana Chrzciciela, żeby ludzie stanęli w prawdzie, stając w tej rzece Jordan, uznali, że potrzebujemy obmycia w wodzie miłosierdzia i w krwi Chrystusa. Potrzebujemy tego, bo jesteśmy umarli przez grzechy, chorzy, zanieczyszczeni, brudni. <laughs> Tam, gdzie był Jan Chrzciciel, tam, w, tam, w tamtym czasie Jordan był bardzo płytki, więc wszyscy mogli spokojnie wejść. E, nikomu więc e, nie groziło jakieś zatopienie się w tych e, wodach rzeki Jordan. I również e, tam, gdzie chrzcił Jan Chrzciciel, kiedyś, 8 wieków wcześniej, e, przez jakiś czas e, też prowadził życie pustelnicze. Ukryte prorok Eliasz, którego Jan Chrzciciel miał być następcą, którego Duchu i mocy miał przyjść i chcić. Wzywając do nawrócenia. Więc e, to ma wszystko charakter taki też symboliczny i mówiący o tym, że e, kolejni prorocy, którzy pojawiali się, aż, aż do Jana Chrzciciela, największego spośród niewiast, e, wszystko to miało porządek, wszystko było przez Boga przewidziane, zaplanowane, żeby ten ostatni z proroków Starego Testamentu wskazał palcem. W czasie chrztu Pana Jezusa, to jest ten to jest Baranek Boży. Na początku Jan bronił się przed tym, żeby ościć Pana Jezusa, no bo właśnie to był chrzest nawrócenia, czyli grzesznicy mieli otrzymać ten chrzest z wody. E, więc Jan był zdziwiony przecież Ty jesteś nieskalanym barankiem jesteś moim Panem, Bogiem Ty mnie stworzyłeś Ty e, przeznaczyłeś mnie do tego, abym przygotował Ci drogę abym przygotowywał ludzi na Twoje przyjście Ty nam masz odpuszczać grzechy Ty będziesz nam grzechy odpuszczał e, to Ty masz mnie ościć, Ty mnie ości ja, ja potrzebuję chrztu od Ciebie ja jestem grzesznikiem ja jestem słaby. Ja e, nie do końca dobrze e, czy uczyniłem to wszystko, co ode mnie oczekiwałeś. Popełniałem błędy. Też jestem człowiekiem grzesznym. Nie tylko ci, e, których wzywałem do nawrócenia. Więc Panie, Ty mnie ościeś, Ty mnie zanosz tych wodach Jordan. E, więc e, okazał takie zdziwienie, ale wiemy na podstawie świadectw e, świętych ojców Kościoła. Doktorów Kościoła, że kiedy Maria z dzieciątkiem Jezus przyszła do domu Zachariasza, Elżbietę, pozdrowiła Elżbietę. Elżbieta była w stanie błogosławionym. W jej łonie był mały Jan chrzciciel, i dowiadujemy się o tym, że kiedy Maria pozdrowiła Elżbietę, Duch Święty stąpił na nią i stąpił na Jana chrzciciela. Więc wtedy Pan Jezus, jako małe dzieciątko, jako mały chłopiec w łonie Maryi, E, ościł Jana, Jana Chrzciciela. Więc e, jak głoszą właśnie ci święci ojcowie Kościoła, wtedy Jan Chrzciciel otrzymał łaskę, sztu, został uwolniony od grzechu pierworodnego. Niesamowite. E, to się nie zdarza, żeby być ochrzczonym w łonie matki. E, chrzest jest po narodzinach. Nie chci się dziecko, które właśnie jest w szóżku matki. Więc tutaj niezwykłe wydarzenie. Jan już był ochrzczony, już był przygotowany, był wolny od grzechu pierworodnego, więc był czysty. Na dodatek jeszcze był człowiekiem wielkiej modlitwy, pokuty, postu, słowa Bożego, więc naprawdę był świętym człowiekiem. Chociaż to prawda, mogły mu się zdarzać właśnie jak tutaj już było powiedziane, jakieś słabości, grzechy lekkie. Bo nawet święci ludzie nie byli od nich wolni, też zdarzały im się chwile, właśnie, jakieś pychy, e, braku miłości, braku miłosierdzia, braku wiary, zaufania gdzieś. Tak, oczywiście w tych e, takich małych, e, małych sprawach, ale jednak. Więc Jan Chrzciciel e, tutaj ukazuje swoją pokorę, uniżenie, a Pan Jezus mów, przez to jakby przypomina, przecież ja się. Owściłem, e, jesteś pełen Ducha Świętego, więc e, możesz mnie owścić, jesteś do tego przygotowany, wybrany. E, tylko ty możesz to zrobić. Nikt inny nie był godzien, aby owścić Pana Jezusa w Jordanie. Nikt. Nie było takiego człowieka, podobnego do Jana, który mógłby to uczynić. On był najgodniejszy, najświętszym człowiekiem. Po oczywiście samym Panu Jezusie, po Maryi. Ale był właśnie tego godzien. Dobrze więc, że uznał swoją grzeszność i słabość i uwielbił Boże Miłosierdzie. Ty dałeś mi wszystko, tobie zawdzięczam wszystko. Więc Pan Jezus przekonuje go właśnie słowami: ustąp teraz. Czyli tak jak powiedziałem, jesteś godny, jesteś do tego wybrany, przygotowany. Godzi się nam, wypełni wszystko, co sprawiedliwe. Ty czynisz to, co mój ojciec i ja od ciebie oczekujemy, ale wypełni tą sprawiedliwość, to, co sprawiedliwe, udzielając mi Chrztu. Ja tego pragnę, ja tego chcę, ja twój Pan i Bóg. Więc uczyń to, o co Cię proszę. Czyli Pan Jezus przekonał właśnie też Jana Chrzciciela, że trzeba, żeby, żeby On też przyjął Chrzest, ale nie Chrzest dla siebie w sensie, przez nawrócenia, bo Pan Jezus jest świętym Panem i Królem naszym. Bez żadnego grzechu i zła, nawet najmniejszego. Jest zawsze, wier, był, jest i zawsze będzie wierny Ojcu. W którym, którego Ojciec powołał, którego wybrał, którego umiłował. Więc wtedy właśnie Jan ustąpił, tak zrozumiał, że, że właśnie... E, Uszczenie Pana Jezusa w Jordanie to jest szczyt życia prorockiego i w ogóle życia Jana Chrzciciela. To jest najważniejszy moment, e, dla, dla, dlaczego został powołany do istnienia, stworzony Jan Chrzciciel. Do tego właśnie. Ościć Jezusa, wskazać na Niego, potwierdzić, że to jest ten prawdziwy. To nie jest fałszywy, to nie jest jakiś człowiek, który się um, który się podaje za Mesjasza, a nim nie jest, jak niektórzy to czynili wcześniej. Więc Jan to przyjął. Dobrze, mój Panie. Jeżeli pragniesz tego, jeżeli to jest Twoją wolą, wolą Ojca, to ja z wielką radością, drzeniem i pokorą uczynię to, o co mnie prosisz. Uczynię to, w zachwyceniu w Duchu Świętym, którego mi dałeś opicie. Nie jestem godzien, ale uczynię to. Dla Twojej chwały, dla mojej radości, dla, objawienia się, dla Twojego objawienia się Izraelowi. E, więc Jan Chrzciciel chcił wodą, wodą z Jordanu, więc właśnie tą czystą wodą, wodą, e, którą Chrystus został oszczony. Ale w przypadku Chrystusa, tak, jak było to powiedziane, Chrystus został oszczony Duchem Świętym i Ogniem. Co widzi Jan e, Chrzciciel, kiedy chrzci Pana Jezusa wodą z Jordanu, otwiera się niebo. E, od Ojca wstępuje Duch Święty. Wstępuje na Jezusa. obdarowuje Go nowymi darami, charyzmatami, do, do misji mesjańskiej. To jest namaszczenie mesjańskie. To jest potwierdzenie, to jest mój syn umiłowany przez Ojca Niebieskiego. To jest Mesjasz, ten, który przyszedł Was odkupić z mojej woli, w imię moje. On przychodzi w imię Pańskie, czyli w moje imię. On jest błogosławionym. Jednym z Psalmów jest 18. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. To jest ten, który przychodzi w imię Ojca, w imię Pana, w imię Boga. Jezus. Więc Duch Święty to taka duchowa woda. Materialnie jest chrzczony Pan Jezus wodą z Jordanu przez Jana, a mistycznie duchowo, duchową wodą, czyli Duchem Świętym od Ojca Niebieskiego. Niesamowite. Dwóch szafarzy chrztu Pana Jezusa. Jan Chrzciciel i Bóg Ojciec. Niesamowite wydarzenie. Przepiękne, cudowne, mistyczne. Ee, Jan drży, kiedy, kiedy wylewa wodę z Jordanu na głowę, na ciało Pana Jezusa. Jest wstrząśnięty i na pewno osiągnął szczyt swojego ziemskiego szczęścia. Zobaczył swojego Pana. Ościł go, usłyszał. Był tam blisko. Mógł go dotknąć. Głowy nawet swojego Pana. Niesamowite. I Duch Święty objawia się w postaci gołębicy. Duch Święty to nie jest gołąbek, ale w postaci gołębicy. Eee, więc w postaci e, tego, który wstępuje, który zlatuje z nieba, ale jest to osoba równa Ojcu i Synowi Bożemu Jezusowi. Duch Święty nie jest niższy. To nie jest e, osoba e, e, właśnie jakby w jak takiej niższej kategorii. Nie. Wszystkie osoby Trójcy Świętej są sobie równe. Więc Duch Święty przychodzi. Duch Święty namaszcza Jezusa. Jezusa, który obdarowany jest szczególną mocą z nieba. Aby wykonać najtrudniejszą misję, o wiele trudniejszą niż mieli jacykolwiek ludzie do wykonania na ziemi. A byli tacy ludzie, którzy mieli e, do wykonania bardzo trudnym Zadania przez Boga, choćby Abraham, e, Mojżesz, Noe. Ale misja odkupienia, zbawienia ludzi była najtrudniejszą, nie będzie trudniejszej misji. Więc trzeba było, żeby Chrystus miał szczególne dary od Ojca w Duchu Świętym. Był prowadzony przez Ducha Świętego. Od poczęcia, jako człowiek, Jezus był pełen ducha, ale szczególne namaszczenie wtedy otrzymał, szczególne wylanie szczególna obecność Ducha Świętego była także obecna i ujawniła się również Janie Chrzcicielu. Jan też, kiedy chcił Pana Jezusa wodą z Jordanu, te szczególne wtedy też dary od Ducha Świętego otrzymał. Szczególne umocnienie do tego, żeby niedługo po tym chcie złożyć świadectwo o Jezusie poprzez męczeństwo. Otrzymał wtedy dar męstwa do tego, żeby te świadectwo Jezusie w taki sposób, oddając swoje życie, z miłości do Chrystusa mógł, mógł uczynić. Więc on tego też potrzebował, Jan Chrzciciel. Bo wiemy, że był osamotniony w swojej misji, chociaż miał uczniów, ale wielu go odrzucało. Elita żydowska, arcykapłani, uczyni w piśmie, starsi i wszyscy inni, tacy tak zwani wykształceni, możni żydowscy, gardzili Jana Chrzciciela. Uważali, że jest opętany, że jest jakiś chory, zaburzony, że właśnie gada jakieś głupstwa, dziwactwa, że, to nie, można, że może, nie można tego człowieka traktować w sposób poważny. No po prostu oszalał, wydaje mu się, że widzi Ducha Świętego, że, że niby Bóg go tam posyła do czegoś. Nie ma żadnego Mesjasza, jeszcze będziemy na niego długo czekać. Sobie coś upzdurał. Za długo był na pustyni, słońce za mocno świeciło jemu na głowę, no i teraz wydaje mu się, że już widzi Mesjasza, że już jest więc pogardzali Jana Chrzcicielem. Nie uwierzyli Janowi, dlatego potem nie uwierzyli Jezusowi Panu. I w tym momencie e, Bóg Ojciec mówi do swojego Syna i mówi też do Jana Chrzciciela. To jest Ten, to jest umiłowany mój Syn. W Nim mam upodobanie, On jest wybrany. To jest prawdziwy Mesjasz, którego ty chrzcisz wodą, a ja chrzczę moim duchem, Duchem Świętym. Więc tutaj Bóg Ojciec szczególnie ujawnia swoją miłość do Jezusa, swojego Syna. Bardzo kocham Ciebie, Mój Jezu. Bardzo kocham Ciebie, Ja Chrzcicielu. Posyłam Ducha Świętego Tobie, Mój Jezu. Mój Synu, potrzebujesz Go w opitości. Przyjmij Go z radością, miłością i pokorą. Więc Jezus przyjął Ducha Świętego, przyjął chrzest w Jordanie nie tylko dla siebie, żeby być w tej misji mesjańskiej, misji odkupienia umocnionym, aż do złożenia siebie w ofierze na krzyżu, aż po zmartwychwstanie. Ale uczynił to, żebyśmy my mogli czerpać z tego wydarzenia łaski, abyśmy mogli być ochrzczeni jesteśmy ochrzczeni, abyśmy mogli być uwolnieni od wszelkiego grzechu pierworodnego i od wszelkiego zła. Więc bez żadnych naszych zasług dokonało się to. Jesteśmy ochrzczeni. Dla nas to jest coś naturalnego, coś e, związanego z, z naszym narodem, zwyczaj, tradycja, ale bardzo dobrze, że jest podtrzymywana i żeby też uczyć tak swoje dzieci, wnuków, że, żeby chrzcili swoje dzieci. Bo coraz bardziej, tak co niestety co roku się pogarsza ta sytuacja, jeżeli chodzi o chrzest, e, szczególnie w Polsce, że coraz mniej dzieci jest chrzczonych. Coraz więcej dzieci, takich już większych, nie ma jeszcze chrztu. Rodzice, którzy sami byli ochrzczeni, wyparli się wiary Chrystusa z różnych powodów, czy mniej, czy bardziej usprawiedliwionych, to znaczy, może jakiś ktoś był zraniony, ktoś zgorszony. Eee, tym, co się dzieje w kościele, można to zrozumieć, że ktoś miał jakiś uraz, ale jednak mimo wszystko. Odchodzić od Jezusa z powodu tego, że ktoś jest w Kościele niegodnym sługą, nie można tak robić, a tym bardziej potem zatwardziale zamykać swoje dziecko na sakrament sztu. Sakrament sztu przyjmowanych przez dziecko jest to jeden z największych darów, które można w tym okresie swojemu dziecku dać. Dlatego właśnie jest nieszczęściem dla dziecka, kiedy odmawia mu się tego sakramentu, sakramentu chrztu. To tak, jakby choremu odmówić lekarstwa, który ciężko jest chory, nie, jesteś jeszcze za młody, jak dorośliś, miał 18 lat, to weźmiesz lek na tą ciężką chorobę. To wtedy tak, podejmiesz samodzielną decyzję. No przecież, jakby ktoś tak powiedział. Odnośnie swojego dziecka, które właśnie jest ciężko chore, no przecież powiedzielibyśmy, no, człowiek szalony, stracił rozum. Nie patrzymy na, tutaj na wiek dziecka, tylko chcemy dziecku pomóc, uratować go. Chcemy, żeby wyzdrowiało, żeby żyło. Nie możemy czekać do 18 lat, kiedy to dziecko samo podejmie decyzję o swoim leczeniu. tak samo tutaj. Sakrament sztuki to jest wielkie lekarstwo dla duszy człowieka. To jest taka duchowa szczepionka. To jest wspaniały lek, aby duszę uzdrowić, uwolnić od zła. Właśnie umocnić, uświęcić. Więc dlatego trzeba to czynić, chcić małe dzieci, żeby Duch Święty stąpował na te dzieci. Żeby te dzieci stawały się miejscem, w którym Bóg będzie obecny. Od chwili chrztu Bóg szczególnie jest obecny w tym dziecku. A wcześniej niestety jest grzech pierworodny i złe duchy. Więc jeżeli ktoś nie kocha swojego, swoje dziecko, nie chce dobra swojego dziecka, no to właśnie, to wtedy nie chrzci dziecku, To wtedy czyni wielką krzywdę dziecku to wielkie nieszczęście dla tego dziecka, jeżeli może być chrzczone, a nie jest chrzczone. To znaczy, pozwoli, żeby to dziecko duchowo było dalej chore, dalej cierpiało. Jaki brak miłości, jaki brak serca, miłosierdzia. Ale to się zdarza właśnie w naszych czasach taka głupota, taka pycha. I dobrze jest też pamiętać o tych, którzy nas chrzcili czasem przynajmniej się za nich pomodlić. Dzisiaj też jeszcze modliliśmy się, będziemy się za nich modlić. <laughs> Przede wszystkim to byli kapłani, może w niektórych przypadkach mogli to być diakoni, albo nawet czasami np. Na pielęgniarka, która mogła kogoś z nas ościć w szpitalu, bo, bo właśnie było zagrożenie życia. W takiej wyjątkowej sytuacji każdy z nas może ościć czy dziecko, czy nawet dorosłego w niebezpieczeństwie Utraty życia. Tylko trzeba wziąć wodę. Nie musi to być woda święcona. Lepiej, żeby była woda, woda święcona, ale wiadomo, w takich sytuacjach trudno o wodę święconą. Ale, ale właśnie, i wtedy wymawiając formułę, imię, nadając temu tej osobie właśnie na przykład Adamie, ja ciebie chrzczę w imię ojca i syna i ducha świętego. I za każdym razem, kiedy wymawia się słowa Ojciec, Syn i Duch Święty, czyli trzykrotne polanie wodą, i już następuje sakrament chrztu. Chwila, moment, gest, niezwykle zmieniający duszę tej osoby, która jest chrzczona. Więc każdy może to uczynić. Kościół na to. Pozwala w takich sytuacjach. Ale normalnym zwyczajnym szafarzem właśnie jest, jest kapłan, diakon no, przede wszystkim biskup. I też jeszcze takie to powiedzenie, to przy okazji tego święta zawsze też trzeba o tym wspomnieć, właśnie, żeby modlić się za naszych rodziców, którzy nas doprowadzali do zaprowadzali jako małe dzieci do sztu, ale także za rodziców chrzestnych. I też. Ci, którzy będą chcieli swoje dzieci, żeby też dobrać też osoby jako rodziców chrzestnych, żeby to nie były osoby przypadkowe, to były osoby wierzące, żeby właśnie to były osoby, które będą się modlić za to dziecko swoje, duchowe jako rodzice chrzestni. Więc tutaj jest to bardzo ważne żeby tego nie zaniedbać, bo też tutaj w naszej Polsce już się pod tym względem zmienia, ale kiedyś tak było, że właśnie ktokolwiek właściwie tak, żeby trochę wierzył, jakiś poszedł do spowiedzi tak na niby, ten papierek wziął, że tam był u no i ile, ile po prostu grzechów dodatkowych, ile świętokradztwa, ile obrażenia Pana Boga, bo byle jakie przygotowanie się do tego, żeby brać udział w chrzcie swojego dziecka, eee, więc no, wiele osób tak, tak po prostu do tego podchodzi i popełniają grzechy zamiast poprzez y, spowiedź przygotować się jak najlepiej do chrztu swojego dziecka no to jeszcze pogarszają swoją sytuację duchową moralną bo zła spowiedź a szczególnie, y, a szczególnie właśnie też y, y, są takie przypadki kiedy szczególnie to jest złe kiedy może otworzyć okno dobrze trochę tak też Właśnie też szczególne jest taka, e, takie niebezpieczeństwo i zło. Też na to chcę zwrócić Wam drodzy kochani uwagę. Też tym, którzy będą słuchali tej nauki, bo z reguły też e, kilka czy kilkanaście tysięcy osób tego słucha, więc dociera to do wielu ludzi. E, właśnie też trzeba się spowiadać, jeżeli ktoś e, kogoś e, wziął, żeby się za niego wyspowiadał i załatwił mu popierek, żeby się wyspowiadał. No, skandal to jest, ale to się też dzieje. To są poważne grzechy. No, i niektórzy ludzie poważnych, ciężkich grzechach, niewyspowiadani, jeszcze nagrzeszą przez takie właśnie takie oszustwa, i dziecko nie ma z, tego, z tej obecności tych bliskich żadnego pożytku, bo nie ma wsparcia, nie ma modlitwy, bo właśnie rodzice czy rodzice chrześcijan są w grzechach, niewyspowiadani, nieprzygotowani. I potem, potem niestety, to też wpływa na dzieci. Grzechy nie przychodzą na. Rodziców czy rodziców chrzestnych na, na dziecko chrzczone, ale, ale to właśnie takie, takie życie i takie nieprzygotowanie, trwanie w grzechach wpływa na dziecko. Tak, to prawda. Osła może wpływać na to właśnie w takim sensie, że ma zły przykład. Że właśnie, że nie było takiego błogosławieństwa związanego z obecnością tych rodziców i rodziców chrzestnych czy innych osób towarzyszących. Więc to taki bardzo ważny wymiar, który się bardzo zaniedbuje, lekceważy. I też żeby oddać swoje dzieci, jeżeli się nie udało tego uczynić wtedy, to można teraz mogą mieć dorosłe dzieci Marii. To się czyni często po powście, ale czasem się no, niestety to zaniedbuje, ale dobrze jest to uczynić świadomie. Moje dziecko, mój syn córka oddaje ich Tobie Mario. Oni należą do Ciebie. On należy, ona do Ciebie. To jest bardzo ważny akt też. Także niech to słowo, które usłyszeliśmy, umocni nas w przeżywaniu sakramentu chrztu. Mamy imię chrześcijan od Chrztu. Chrześcijanie, czyli ci, którzy otrzymali sakrament Chrztu. W innych religiach są różnego rodzaju chrzty, ale są nieważne w wymiarze duchowym, moralnym, nie, nie są sakramentem. Więc nie są uwalnianie ludzi od zła, od grzechu, od demonów, od grzechu pierworodnego tym bardziej. Więc dzisiejszy nasz udział w Eucharystii niech będzie Panie. Takim dziękczyniem, Panie, dziękuję Ci. Bez żadnych moich zasług, bo nie miałem żadnych wtedy, a nawet gdybym miał, to i tak bym ostatecznie zasługiwał na to, żebyś mnie ościł. Twoje zasługi są moją zasługą, Panie, Jezu Chryste. Dziękuję Ci, że kiedy byłeś chrzczony, to wtedy myślałeś o mnie, myślałeś o moim chrzcie. myślałeś o mojej obecności teraz, tej świątyni tutaj i myślałeś o moim całym życiu i myślałeś, o mojej wieczności, którą mi przygotowałeś, w której pragnę być razem z Tobą, z Ojcem, Duchem Świętym, z Aniołami, ze Świętymi, z tymi, którzy pomagali mi w przygotowaniu się do sakramentu Chrztu jako dziecku, którzy byli moimi, są moimi rodzicami, rodzicami chrzestnymi, za szafarza sakramentu. Dziękuję Ci za tych wszystkich ludzi, którzy mnie wspierali w historii mojego życia. Dziękuję Ci, Panie, że wtedy właśnie myślałeś. O mnie, żebym tu dzisiaj był, żebym tu dzisiaj była, żeby mi błogosławić, żebym żył w Duchu Świętym jako umiłowany syn, umiłowana córka Boga, w którym Ty, Ojcze, miej upodobanie, prowadź mnie, Duchu Święty, prowadź nas, Duchu Święty.